Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Otwarcie Centrum Zimbardo w Nikiszowcu. Forum gospodarcze poświęcone rozwojowi kluczowych technologii innowacyjnych w regionie śląskim. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone głównie tym priorytetowym gałęziom technologicznym czy gospodarczym, które definiuje Unia Europejska. Europejski Kongres Gospodarczy coraz bliżej. Akcja Listy dla Ziemi. Młodzi ludzie piszą ekologiczne listy do dorosłych. W samym centrum dzielnicy Nikiszowiec swoje podwoje rozpoczęło pierwsze na świecie Zimbardo Youth Center. Placówka powstała z inicjatywy jednego z najbardziej cenionych psychologów na świecie, profesora Filipa Zimbardo, który odwiedzając 2 lata temu Nikiszowiec obiecał, że stworzy w dzielnicy miejsce, w którym będą mogli spotykać się młodzi ludzie bez względu na status społeczny, wyznanie i poglądy. After-school program that children love to go to. Razem stwierdziliśmy, dlaczego nie stworzyć jakiegoś wspaniałego programu, w którym dzieci mogłyby uczestniczyć po szkole. So we had a vision. What can we do to make children's life in the Nikiszowiec even better? Mieliśmy wspólną wizję. Co możemy zrobić, żeby sprawić, żeby życie dzieci z Nikiszowca stało się jeszcze lepsze? Centrum Zimbardo powołane zostało przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. To jest dzień, w którym nie będziemy już musieli tak naprawdę skupiać się na odbudowaniu i na rozwiązaniu takich bardzo, bardzo ciężkich i przyziemnych problemów, ale będziemy mogli myśleć o rozwoju. To będzie takie miejsce rozwoju, rzeczywiście miejsce, do którego będą mogli przychodzić ludzie, oglądać coś ciekawego, uczyć się ciekawych rzeczy. Tak jak w Nikiszowcu, teraz więcej ludzi się wprowadza, teraz więcej młodych ludzi mieszka świadomie, korzysta z tego potencjału, który tutaj jest. Podczas otwarcia uhonorowano osoby, które przyczyniły się do powstania centrum. Profesor Zimbardo zasłynął w latach 70. kontrowersyjnym eksperymentem więziennym. Jest znany z teorii, że złe otoczenie może demoralizować ludzi. Centrum Zimbardo powstało, by młodzi ludzie mieli gdzie oddawać się bezpłatnie swoim zainteresowaniom. W budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego zorganizowano forum gospodarcze poświęcone rozwojowi kluczowych technologii innowacyjnych w regionie śląskim w latach 2014-2020. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone głównie tym priorytetowym gałęziom technologicznym czy gospodarczym, które definiuje Unia Europejska, czyli tak zwany KET, tak kluczowe technologie wspomagające. Staramy się tutaj na Śląsku, zarówno i przy nanotechnologii, przy informatyce, przy ICT, przy medycynie rozwijać nowe technologie, innowacyjne technologie. Dlatego też to spotkanie, gdzie pan profesor Buzek opowie nam, jak to wygląda w Brukseli. Mamy też zaproszonych grupę bardzo, bardzo znanych i dobrych panelistów, którzy będą przedstawiali swoją firmę, jak również pokażą, jak to tak naprawdę rozwija się na Śląsku. Mamy niesamowity potencjał, z którego może zdajemy sobie sprawę, ale nie umiemy do końca korzystać. Chodzi mi głównie o to, że ta korzyść powinna wynikać od momentu powstania pomysłu do momentu wytworzenia produktu i jego dystrybucji i sprzedaży w świecie czy w Europie. Natomiast dzisiaj nie do końca widzę tą koordynację pomiędzy tymi działaniami. Są wspaniałe pomysły, są wspaniałe realizacje, ale tylko na fazie prototypowej ciężko wprowadzić to w życie, ciężko uruchomić to w produkcji masowej i zacząć konkurować i sprzedawać to w świecie. Na rozwój innowacyjnych technologii w regionie silny wpływ miało powstanie śląskiego klastra Nano, które obecnie zrzesza 45 firm. W programie forum znalazły się debaty, dyskusje panelowe oraz wystąpienie profesora Jerzego Buzka. Katowice po raz 6 staną się stolicą europejskiej gospodarki za sprawą Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach od 7 do 9 maja. Europejski Kongres Gospodarczy już na trwale stał się główną imprezą promującą region śląski, ale też stał się jedną z głównych imprez w Europie, głównych imprez gospodarczych. Do Katowic na te 3 majowe dni przyjeżdża blisko 6 tysięcy gości. To są najważniejsze osoby ze świata biznesu, ze świata polityki i co ważne nie tylko właśnie z Polski, ale to są inwestorzy z całego świata. Z tych spotkań bardzo wiele konkretnych projektów, konkretnych inwestycji potem wynika. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jest głównym wydarzeniem promującym atrakcyjność gospodarczą regionu. Wielkie przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne jest wyzwaniem dla organizatorów, szczególnie w warunkach prowadzonych w Katowicach
inwestycji. Duże znaczenie ma więc bardzo dobra współpraca z władzami województwa, regionu, miasta i metropolii. Samo miasto Katowice i większość regionu górnośląskiego to miejsce, w którym te przeobrażenia, ta zmiana, ta nowoczesność jest unaoczniona dosłownie. Możemy na każdym kroku oglądać inwestycje realizowane, czy to przy wsparciu środków unijnych, czy dzięki zaangażowaniu samorządu terytorialnego. To, co nas bardzo cieszy, rzeczywiście goście kongresowi zwracają uwagę na to, że Śląsk jest bardzo dobrze skomunikowany, że na Śląsku bardzo szybko i bardzo wiele się zmienia, pozytywnie się zmienia. Zwracają uwagę na to, że Katowice to, co myśleliśmy, że to będzie obawa, to jest jeden wielki, taki pozytywny plac budowy, czyli tutaj rzeczywiście się inwestuje, tutaj oni podkreślają, co roku przyjeżdżają, co roku tu się zmienia. 2 lata temu przyjeżdżali, była dziura w ziemi zamiast dworca, teraz przyjeżdżają, jest nowoczesny dworzec. Podczas 6. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach sesje i debaty 2. i 3. dnia odbywać się będą w 3 głównych lokalizacjach, hotelach Angelo, Monopol oraz Kubus, a także w salach w budynku Altus. Inauguracja odbędzie się w Centrum Kultury Katowice imienia Krystyny Bochenek. 16 kwietnia na ulicy Mariackiej w Katowicach Fundacja Ekologiczna Arka wystartowała z akcją Listy dla Ziemi na Śląsku. Inauguracja była przygotowana wspólnie z Urzędem Miasta w Katowicach. Działanie, w którym młodzi ludzie piszą ekologiczne listy do dorosłych, a w tym roku mamy tych listów ponad 300 tysięcy, tylu mamy uczestników akcji w całym kraju. I piszemy te listy głównie o powietrzu, o tym, że nie powinniśmy palić śmieci w piecach domowych, że musimy uważać na niską emisję, że powinniśmy tak naprawdę oddychać czystym powietrzem, żeby być po prostu zdrowi. Czysta ziemia, mamo, tato, dajmy jej list, by znów było czysto. Ja mam pojazd, który jedzie i wytwarza dużo dymu, i tu samochody, i segregacja śmieci. Nie wolno palić w piecu, ani nie wolno palić papierosów i grilla. Nie wolno ten do rzeki, ani ten nigdzie więcej śmieci, tylko do segregacji. Co znalazło się w programie akcji? Happening Ziemia w naszych rękach, pisanie listów dla Ziemi w przestrzeni publicznej, układanie gigantycznych puzli ekologicznych oraz gry i warsztaty przestrzenne. Zaprezentowano także mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej. Akcja była organizowana po raz pierwszy w 2013 roku i już stała się jednym z głównych wydarzeń ekologicznych w kraju. Docelowo ma być organizowana każdego roku, ale tematy i pomysły będą się zmieniać. Na portalu edukacyjnym www.listydlaziemi.pl dostępnych jest więcej materiałów i informacji na temat akcji. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy na galę finałową 3. edycji konkursu literackiego Śląski Szekspir, która odbędzie się w piątek 25 kwietnia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 26 kwietnia AZS Uniwersytet Śląski Katowice podejmie Klirek z Chorzów. W dniach od 25 do 27 kwietnia na lodowisku Jantor zostanie rozegrana 2. edycja karlingowego turnieju o czarny kamień Śląskiego Klubu Karlingowego Blackstone Trophy. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!